No nie, no bo i naprawdę nie będzie. Ajajajajajajaj. Czy masz może coś takiego, co mogłoby mi się przydać podczas podróży? Pomyślmy. A co takiego potrzebujesz najbardziej? Wiesz co, powiem ci jedną rzecz. Proch, czy masz w ogóle jakąkolwiek substancję wybuchową? Nie wiem, dynamit, proch, jakieś pociski nieodpalone od czasów wojny, bo zrobiłbym kilka takich improwizowanych granatów, które przydałyby mi się podczas podróży. I jeszcze przydałby mi się bodajże metr albo kilka metrów lontu, takiego do dynamitów, jak się produkuje. I co tam jeszcze ciekawego by mi się przydało? No cóż, raczej słabo ci idzie w skórach. Pamiętasz tą pochwę, co miałeś mi dobrze na zrobić? No pamiętam. No niestety, to raczej od ciebie o to nie poproszę. Co tu mógłbym... Co mógłbym... Wiesz co, to daj mi jeszcze jakąś parę rękawic roboczych. No chyba masz No jakieś rękawice rękawice robocze. będą, ląd też się znajdzie. No to A dobra. nie wolisz może po prostu mołotowów sobie kilku walnąć, bo z wybuchowymi będzie ciężko. Bardzo ciężko. Wiesz co, drogi Lucky Luku, sprawa wygląda następująco, że znam się dosyć dobrze, no znam się troszeczkę na materiałach wybuchowych, bo czasem musiałem, czasem pracowałem w sztolni, musiałem wysadzać w kopalniach różne korytarze, żeby móc górnikom umożliwić dalsze kopanie, więc znam się na tym i jakieś tam ładunki wybuchowe mógłbym zrobić. I jeszcze raz zadam Ci pytanie, masz jakiś w ogóle proch czy coś w ten deseń? Ja właśnie o tym mówię, że ciężko nastanie na takie rzeczy. Jedynie ląd, te rękawice będą w swojej listy. Aha, no w porządku, w porządku. A jakaś, nie wiem, lornetka, luneta, cokolwiek? Ostatnim lunetę wziął twój przyjaciel. Eddie, bodajże. I mówi, że żaden z mieszkańców nie ma żadnej broni ani amunicji, z którą mógłby się podzielić. No cóż, tylko te 38 peacemakery od was. Ajajajajaj, no dobra, to jesteś w stanie mi zapewnić ten ląd, jesteś w stanie te rękawice. Co to jeszcze można byłoby od ciebie by wziąć? Wiesz co, to może daj mi jeszcze troszeczkę dodatkowej odzieży, jakieś spodnie, jakieś koszule, jakieś kurtki, tak po jedną sztukę na wszystko. No bez problemu. Przyniósł ci gacie. Jedne, drugie, dwie koszulki, kamizelkę, jakąś kapelusz. No dobra, to mi się przyda podczas podróży. Co tam mógłbym jeszcze bym od ciebie bym wziąć? Jest to dobra, masz jakieś konserwy albo suszone mięso na stanie? To bardziej u Betty, wiesz? A myślę, że ona je podaruje do miesiąca. Porząsiu. Dobra, to jeszcze do... A flaszki masz jakieś czyste? Bo jak już mówiłeś o tych koktajlach mało to o tych zapalających, to nie byłby głupi pomysł. A butelki puste się znajdą. Dobra, to też wezmę. Sięgnął pod ladę i wyciągnął ci taki sześciopak pustych butelek na sidełku. Porząsiu. Słuchaj, Metal, na chwileczkę wyłącz, bo muszę dokładnie przejrzeć swój ekwipunek. No spoko. Dobra, mogę z powrotem. No. Więc tak, ubranie. Dobra, to jeszcze dorzuć mi do tej górki. Co mógłbyś mi dorzucić? To daj mi jeszcze zwój liny. Kilka metrów, jakbyś miał. No się znajdzie. Poszedł na zaplecze i przyniósł taki pękliny. Będzie z 5 metrów. No dobra, w porządku, to elegancko, elegancko. Dobra, to słuchaj, mogę tak ci zapłacić i wyjmuję mu kładę mu dwa peacemakery rozładowane przed nim. Może tyle może być? Powiedzmy, że po przyjacielsku da radę. Tak puścił oko i wziął te peacemakery. Dobra, no to dobra, to na chwileczkę się rozłączę, żeby powpisywać sobie rzeczy. To co mam dokładniej? Dwa razy koszulę, dwa razy spodnie, kapelusz, rękawice, 6 pustych butelek, 5 metrów liny i ląd gdzieś będą 2 metry. No dobra, wiesz co, Lucky Luke, jeszcze jedna sprawa, to dorzuć mi jeszcze skrzynkę, żebym miał na tego koktajle mołotowe i jeszcze jakąś dużą szmatę, żebym mógł to porwać i żebym mógł to zrobić. Przyniósł ci tak 3-4 duże szmaty.
Dobra, jeszcze, więc, a benzyny trochę masz jeszcze, nafty, coś łatwopalnego? Oj, benzynę, co on twoi koleżkowie zgarnęli. No dobra, no to idę do Betty. Okej, i stoisz przed barem. Wchodzę i Betty, nie będzie mnie przez trochę, więc Wiem potrzebuję. i wiem, po co tu przyszedłeś. Wyciągnęła takie zawiniątko do sporych rozmiarów. Na tydzień będzie ci starczyć, podejrzewam. Aha, no dobra Betty, no to żeby nie był gołosłowny, to ci mogę podarować kilka rzeczy. To je daję jej tą skrzynię kocy, co dostałem, i jeszcze mały silnik. No myślę, że to wystarczy. No dobra, więc jakbym wrócił, to możemy jakoś zawsze to wspólnie przehandlować. Więc co dokładnie jest w tej torbie? 7 racji żywnościowych, 7 razy, 7 razy wody. Czyli tak na tydzień powinno starczyć. No. No dobra, to dzięki. Tutaj, słuchaj, gorzała jeszcze potrzebuję, bo może być jeszcze gorąco na drodze. I jakbyś miała tam trochę czystej, to bym sobie z tego zrobił koktajl Mołotowa. Dostałeś 3 pół litrówki. Resztę twojej kompanii wypili, a raczej jeden, John. Oj, 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 oj. No cóż. Wiesz co, Betty, powiem ci jedno, jak wrócę, to my ten bar to będziemy musieli w jakiś sposób rozreklamować, poprawić kilka rzeczy i dokupić kilka rzeczy. No, miejmy nadzieję, że coś dużego urośnie z tej osady. Tak, chciałbym, żeby Smallville przemieniło się w Big View. Ładąc. No dobra, to dzięki. To ja biorę się, robię tyle koktajlu Mołotowa, ile potrzebuję, po czym idę do tego, jak to się nazywa, Bishopa i ruszamy w podróż. Bishop już gotowy stoi, jakiś dziwnie ubrany, w folię aluminiową, z garnkiem na głowie. Tak samo obkleił Mariusza. Obok Bishopa siedzi Cecyl, czyli kurczak, również w folii aluminiowej. I tak mówi, no chodź już, kosmiczne pustkowie czekają. No dobrze, wyruszam, więc czy mam cały czas tą, jak to się nazywa, skrzynkę z tymi koktajlami Mołotowa? Ile mam koktajli tych Mołotowa? 4 ci wyszły. No to mam cztery, składę ją tak sobie, żebym mógł ją w każdej chwili zabrać. Mam tam zapalniczkę i ten niepotrzebny ekwipunek, który nie jest w tej chwili potrzebny, to też na tyły chowam. Po czym mam kolta w kolbie, a obrzyna gdzieś pycham pomiędzy deski, żebym mógł w każdej chwili go wyciągnąć i wypalić z niego. Da radę. Okej, elegancko. To co? Ja prowadzę, czy ty prowadzisz? Mariusz nie Bishopie? lubi, jak ktoś inny nim wozi. No to uzyskałem satysfakcjonującą odpowiedź, panie Bishopie. Ruszajmy. Bishop strzelił z tego bicza, czy z Leitz. I ruszyliście. 2 godziny minęły wam bardzo nudno i bez większych problemów. Mniej więcej koło godziny 15 zauważyłeś na drodze coś, co ma przymocowane do siebie siedzenie i miejsca, w których były koło oraz silnik. Jechali tym. No cóż, schodzę i przyglądam się dokładnie temu czemuś, co tutaj jest w tym miejscu. No cóż, wygląda ci na to, że kiedyś był prowizorycznym środkiem pojazdu. Jedna wielka blacha z 4 kołami i silnikiem przymocowanym do tyłu. Został ogołocony. Została jedynie kierownica, oj, sorry, blacha oraz fotel. No cóż. Rzuć sobie na wypatrywanie problematyczne. Dobra, poczekaj. Percepcja, to będę miał 11. A to, że nie mam nic wypatrywania, to będzie trudne dla mnie, czyli poniżej 8. Znaczy nie problematyczne, dlatego że nie masz. Aha, no dobra. Okej, poniżej 11, okej. Fuck, Z poczekaj. okośnikiem. Jak coś, to masz tamte kostki na lewo w menu, możesz kliknąć po prostu od razu. O No kurde. niestety nie jestem 20. Jesteś ślepy jak kura. No cóż. Czułem coś, że mogłem wypatrzeć, ale no niestety nie udało mi się. To co, Bishopie, ruszamy dalej, nie? Tak. I Bishop znów strzelił lejcami. 20 minut jechaliście pod górkę.
I gdy stanęliście na samym szczycie, zauważyłeś stację benzynową leżącą poniżej. Bishopie, czy masz jakąś lunetę albo cokolwiek, co mogłoby nam przybliżyć tamten teren? Nie, tylko oczy moje. No dobrze, to ja chciałbym spróbować wypatrzyć cokolwiek z tej stacji benzynowej. Coś, no nie wiem, niepokojącego, podejrzanego, jakiś ruch. Nic takiego nie widzisz. A mógłbym rzucić sobie też na percepcję, żebym cokolwiek mógł dojrzeć? Okej. Okay. Poniżej ilu? Zaczyna jaki test? Trudny, to jest dość daleko. Dobra. Jedyneczkę. Zauważasz, że może dzień temu, może półtora, ktoś tam strzelał. Przy czymś, co wygląda jak warsztat, widzisz pełno krwi i ślady opłon po samochodzie prawdopodobnie oraz po dwóch motorach. No cóż. Bishopie, jedziemy do tej stacji benzynowej, zobaczymy co tam jest. Może jakieś fanty zgarniemy. Dość szybko zjechaliście z górki i dotarliście do stacji benzynowej. Teraz udało ci się dokładnie dostrzec, że krew ta krew jest przy jednym, przy wejściu do czegoś, co miało być, co było kiedyś restauracją, oraz przy wcześniej wspomnianym warsztacie. Warsztat ma otwarte drzwi. No cóż, biorę obrzyna i podchodzę powolnym krokiem i lustruję cały teren, czy ktoś nie chce wyjść do mnie z bronią. Cóż, nikogo takiego nie widzisz. Wchodzę do warsztatu bardzo powoli i z bronią gotową do strzału. Zauważasz, że drzwi, które prawdopodobnie przechodziły do restauracji, leżą na ziemi. Mają w sobie kilka kul po dziurach i brakuje im klamki. Oprócz tego, na stolikach przy ścianie brakuje paru narzędzi. Oj. No cóż, wchodzę do tej restauracji, czy co tamkolwiek było. Zauważasz, pierwsze co rzuca się w oczy, to to, że przez ladę i nad ladą przeszły dwa duże pociski. Pozostają one dziurę wielkości małego jabłka. Takie wielkie? Oj. Bawiłeś się czasem z taką amunicją, jak drogi klient do ciebie wchodził i twoje umiejętności pozwalają ci stwierdzić, że to pocisk z Beretta 82. O kurnik, no to ktoś musiał się nieźle bawić. Prócz tego lada jest ozdobiona mniejszymi pociskami, prawdopodobnie 9 mm. Aha, czy są tutaj jakieś łuski, które mógł zabrać i później napełnić? Okej, zobaczymy. Tak, 9 łusek. Dobra, to ja zabieram te łuski. Jestem rusznikarzem, to sobie później je napełnię. Okej, dopisz sobie. Są to 9-militrowe łuski. Dobra, już sobie zapisałem. Przed sobą widzisz oczywiście tam stare stoliki, krzesełka, fotele i drzwi prowadzące prawdopodobnie do części mieszkalnej. Wchodzę tam cały czas mając obrzyna. Wchodzisz i masz przed sobą schody. Drzwi na lewo, drzwi na prawo. No i tyle. Dobra, to ja obczajam te drzwi. Rzuć sobie na nasłuchiwanie problematyczne. A co to jest te 1-5-3, co rzuciłeś teraz? Ilość łusek. Aha, dobra. To poniżej ile mam rzucić na percepcję? Nie masz tam na karcie postaci? Na problematycznym? 11. Dobra. Zdałem. Zdałeś. Słyszysz jakby drapanie dochodzące z góry. Dobra, wchodzę tam powolutku z obrzynem. Okej, to będzie na skradanie łatwy. Zaraz. Podnosi się na poprzeciętny. To i tak zdałem. Okej. Okay. Wchodzisz powoli po schodach, stawiając kroki ostrożnie, aby nie zaczęły skrzypić. Dochodzisz do drzwi, za których wydobywa się ten dźwięk. No cóż, trzymam obrzyna, skopniakiem wypadam te drzwi i sprawdzam cały teren. Jak będzie jakiś kolej z bronią, to staram się strzelić pierwszy. Widzisz psowatego mutka,
który pożywia się właśnie jakimś truchłem. Pif, paf, Zobrzyna. No cóż, nawet na inicjatywę nie trzeba rzucać, bo z 2 metrów to zrobić z niego barbecue. Nie barbecue, tylko mielone. No cóż, łamiąc... Człowiek Mutka został rozwalony i rozgryzł się po całej ścianie. Resztki głowy oraz przednich łap się jedynie zachowały. Oj, 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 oj. No cóż, to więc wyjmuję jeden z użytych napój i wkładam nowy. Okej. Okay. Znaczy obrzyn wystrzeliwuje 2 automatycznie, od razu. No, z tym to bym troszeczkę polemizował. No ale dobra, niech już będzie. Znaczy ja tak miałem Rudiego, nie doczytywałem się o to, nie? Więc chyba tak będzie prawidłowo. Możemy sprawdzić, jak chcesz. Wiesz co, znaczy to jest do zależności, jaka jest konstrukcja obrzyna. Albo strzelby, z której zostało zrobione. Jeżeli obrzyn posiada 2 cyngle, to znaczy, że jest dwustrzałowy. Jeżeli posiada jeden cyngiel, to jest... Znaczy, nie, źle ci wytłumaczyłem. Jeżeli ma 2 cyngle, to każdy jeden cyngiel odpowiada za każdy pojedynczy pocisk. A jeżeli jest tylko jeden cyngiel, to znaczy, że wystrzeliwuje 2 na dzień dobry. No w takim razie jest jeden cyngiel. O kurnik, niedobrze, niedobrze. Znaczy mam 4 naboje, okej. No to obszukuję, więc obczajam to truchło, co on jadł. Może znajdę jakieś ciekawe rzeczy. Zauważasz, że ciało jest odwrócone, znaczy leży brzuchem na ziemi. Nie widzisz twarzy. Obracasz? No obracam, obracam. Widzisz gangera, włochatego i otyłego. Ma na sobie naszywkę z świnią. W jednej z rąk trzyma obrzyna. Dwucynglowego. O, już elegancko, elegancko. Znajdujesz przy nim również 4 pestki do obrzyna. Rację wody i rację żywności. Okej, mam wszystko. Okej. Znaczy, chciałbym jeszcze przekazać ten pokój, w którym ten gangier został załatwiony. Widzisz, że pokój był już prawdopodobnie przez kogoś przeszukany i to w wielkim pośpiechu. Mówię ci o tym szuflady, które zostały praktycznie wyrwane z szafek. Zauważysz również zerwany plakat na ścianie, zostały tylko rogi. W jednym z nich udało ci się wyłapać napis Justin. Jaka bestia tutaj mieszkała. Cały pokój ogólnie jest oblepiony różową, odchodzącą od ścian tapetą. Na Boga, którego nie ma, co za bestia tutaj mieszkała. No cóż... Bo wychodzę z takim bardzo mrocznym i smutnym wzrokiem i obczajam jeszcze lewy i prawy pokój. Zmieniam broń na dwucynglowego brzyna. Okej. Okay. I nie wiem, czy wspomniałem, ale jeszcze miałeś drzwi naprzeciw tego pokoju, co przeszedłeś teraz. A? Sprawdzam, czy tam kogoś nie ma. Nikogo nie ma, tego jesteś pewien. Jest to łazienka. Szafka została obrobiona przez kogoś wcześniej. No to sprawdzam, czy pod zlewozmywakiem, czy pod wanną czegoś nie ma. Znalazłeś jedynie jakieś stare kosmetyki i teraz zamieniły się w niezidentyfikowaną papkę oraz w połowie pełnego domestosa. No cóż, domestos mi się do niczego raczej nie przyda, tak samo te kosmetyki. Zostawiam to i sprawdzam tamte pokoje lewe i prawe. To się tutaj jeden z nich to łazienka, tym razem nieruszona. Mhm. W środku znalazłeś bandaże, elastyczne, rolkę. Biorę. Oraz 2 dawki... leku na Mount Rushmore. Już zapisałeś? Tak, zapisałem. Znaczy, jak mi wiadomo, oglądając kilka starych filmów, to czasem postacie chowały jakieś fajne rzeczy do kibla, znaczy dokładnie do budowy, tam gdzie się spłukiwało te kible i może coś tam znajdę ciekawego. Okej, odsłaniasz obudowę i w środku rzeczywiście znajdujesz karteczkę zapakowaną w foliowy woreczek. No cóż, no to ja wyjmuję tą karteczkę i sprawdzę, co to za kartka jest. Są na niej 4 cyfry. 1997 i podpisano kod do warsztatu.
Rzeczywiście, teraz sobie przypominam, że przy drzwiach, przez które szedłeś, tych wywróconych, był zamek elektryczny na kod. O kurczę. No to ja idę tam do tego zamku elektrycznego i wpisuję ten kod. No cóż, zamek nie ma energii, żeby działać, poza tym drzwi są wywalone. No. To są te, w których stał samochód. Kiedyś. O. No to sprawdzam tam ten drugi pokój naprzeciw. Jest to salon i prowadząc również z niego jedne drzwi, prawdopodobnie do kuchni. No to coś w salonie ciekawego jest, czy... Salon jest całkowicie wywrócony do góry nogami. Na jednej ścianie widzisz jasne miejsce, gdzie kiedyś wisiało coś, co wygląda, przypomina ci miejsce na trofeum. A jest tutaj kominek jakiś, czy coś? Kominku brak. Dobra, to idę do kuchni, może w kuchni znajdę coś ciekawego. Kuchnia również wywrócona do góry nogami, ale może jeżeli się postarasz, to coś znajdziesz. Znaczy, opisz mi dokładnie kuchnię, co tam jest. Kuchnia. Przed sobą masz szafki ze zlewem. Na prawo miejsce, gdzie stoi stara lodówka i kilka szafek. Na lewo stół. I na suficie wisi lampa. No cóż. Większość szafek jest powywracana i ogólnie otwarta, prócz jednej. Zamkniętej na kłódeczkę. No to ja podchodzę do tej szafki, co jest zamknięta na kłódkę i tak... Przyglądam się, czy można w jakiś sposób to otworzyć, czy coś. Tak. Jest to maleńka kłódeczka i coś ci podpowiada, że po jednym strzale powinna leżeć. No dobra, czekaj. Mam narzędzie rusznikarskie, to jest dosyć prosta kłódka, to chciałbym jakiś test na zręczność, oczywiście zawyżony, czy dzięki tym narzędziom mogę otworzyć. Otwieranie zamków przeciętne. No dobra. Zdałem. Dałeś. Kilka zwinnych ruchów przy pomocy twoich drucików, jakichś tam nożyków i udało ci się otworzyć kłódkę. Dobra, to ja chowam tą kłódkę, może się ją później opieram, albo kłódkę do niej zrobi. Chowałam do kieszeni. I co tam w tej szafce było? Masa pieniędzy przedwojennych. Oraz keltek leżący za nimi. Keltek? O! No to biorę kartekę. Ile tam naboi było? Pełny, 11. O kurnik. O kurnik, ile rzeczy. No cóż, czuję, że mam dobrą, że mam jeszcze dużo szczęścia, to chcę odsunąć tą lodówkę, sprawdzić, czy ktoś coś fajnego za nim nie ukrył. Okej, lodówkę udało ci się odsunąć z lekkim wysiłkiem i to, co za nim dostałeś, przeraziło cię. Masa robali rozbiegła się po pokoju. Jeszcze sprawdzam, czy coś pod stołem ktoś nie przykleił. Nic kompletnie. Dobra, to jeszcze zabieram jeden plik gotówki tak do torby. Nie wiem po co. Po prostu tak zabieram, może na podpałkę będzie. I wracam do tego, jak to się nazywa, do Bishopa i mówię, no Bishop, troszeczkę fajnych rzeczy znalazłem. Nie, poczekaj, Bishop, przypomniał mi się coś. Podchodzę do tamtego zamka elektrycznego i czy jest jakaś rada, żebym wymontował ten zamek elektryczny? Widzisz takie coś pierwszy raz i możliwe, że na trudnym teście ci się uda. Na spryt, tak? Tak. To będzie elektronika. Elektronika na poziomie drugim, no to poniżej 8 muszę zdać. No niestety. No cóż, dotknąłeś go, szarpnąłeś i zauważyłeś, że ktoś próbował go przestrzelić. Czyli już nikomu by mi tego czegoś nie opylił. No niezbyt. Udało ci się jedynie odzyskać ten pierwszedni panel z cyferkami oraz kilka kabli. To ile to może być warte? Kilka gambli pewnie, tak? 5 gambli. Aha, pewnie u jakiegoś elektronika jeszcze. No. Na Bishop. Spadajmy stąd. Powiedziałem już ruszając i zabierając wszystko. Sorka, Bishop, zapomniałem. Jakie były narzędzia jeszcze w tym warsztacie? Na ścianach wisiały klucze i kilka śrubokrętów sobie leżało na lewo i na prawo. Jakiś łom albo coś? Na percepcję. Łomu brak. O kurnik. Dobra, no to ja zgarniam te wszystkie narzędzia. Jakby powiedzieć, zabiłem ją jakoś na tej i wrzucam na tył wozu. Okay. Dobra, Bishop, weźmy już stąd, jedźmy. Dobra. Koło godziny 16 wyjechaliście
I za 20:17, gdy zaczęło się robić nieco szarawo, dotarliście na skrzyżowanie. Jeden ze znaków pokazujący w lewo mówił Vegas, a drugi wprost, czyli na północ, pokazał Clearview. To co, Bishop, to oni do Clearview pojechali, tak? Tak. To jedźmy. Zaraz, a w prawo? Co jest w prawo? Prawo? Nie wiem, nie byłem nigdy. Dobra, to może jak będziemy mieć więcej czasu, to sprawdzimy, co tam jest. No to jedziemy do Cleveland. Cleveland. I tam jedziemy. Możemy sprawdzić miejsce. Które miejsce? Bishop wskazał ci między prawą a prostą odnogą skrzyżowania na pustą przestrzeń. Tam kolega Bishopa jest. No dobrze, pojedźmy tam, zobaczmy, co tam jest. Mamy dużo wody i jedzenia. Koło 19:00. Dotarliście na pustkowie i waszym oczom ukazał się kamper oraz podarty namiot. To tutaj. Kto to jest, Bishop? Kolega Łukaszenko. Aha, no dobra, przywitajmy się z nim. Oj, niedobrze, widzisz? Pokazał ci na kampera, który był praktycznie obgrabiony ze wszystkiego, poczynając od kół i kończąc na silniku i do tego podziurawiony przez... Jak to się nazywa? Tak, przez skulę. Rzuć sobie proszę na spostrzegawczość przeciętny. Mógłbym rzucić test, znaczy mógłbym użyć do tego ruszlikarstwa, jeżeli to jest coś związanego z bronią? To nie jest bronią. Aha, dobra, przeciętny na... dobra. Na percepcję, tak? Tak. No to jedyneczka, wiadomo. Zauważasz masę śladów stóp, które biegały w tej wewte oraz ślady czterech kół. Wygląda na to, że ktoś tutaj był niedawno. No dobra. Ty, chyba twój kolega został porwany albo coś. Nie wiem, może. Nikolaj, rzuć sobie na niezłomność. Trudny. Dobra, no to poniżej 11. O, się. Więc tak, zauważyłeś, że z namiotu wydobyła się żółtawa mgła, która momentalnie otacza ciebie i Bishopa. Bishop krzyczy, kosmici atakują! I to było ostatnie, co usłyszałeś. Oczy zamknęły ci się same i upadłeś na ziemię. Gdy otworzyłeś się drugi raz, siedziałeś na krześle i czyściłeś broń. Przed tobą siedział dzieciak i ćwiczył to samo z Peacemakerem, jednak ty miałeś grubszy kaliber. Bawiłeś się z Obrzynem. Momentalnie pociągnąłeś spust, który po prostu zapomniałeś wyładować broń. Obrzyn wystrzelił. Ból przeszedł twoją czachę i otworzyłeś oczy ponownie. Teraz wygląda na to, że byłeś w ciele kobiety. Gotowałeś coś. Była to jakaś zupa, może gulasz. I co tutaj dużo mówić? Ogień był słaby. Postanowiłeś odkręcić butlę od gazu. I to był błąd. Wszystko momentalnie eksplodowało. Znów ból przeszył twoje ciało. Oczy zamknęły się i otworzyły ponownie. Teraz kręciło ci się w głowie. Jechałeś ciężarówką przed siebie, było dość ciemno. Pędziłeś jak wariat i przywaliłeś w coś. Ściana, w którą wjechałeś, rozpadła się, a samochód zaczął płonąć. Ostatnie co pamiętasz to, że ktoś cię z niego wyciągnął i zaczął cię wrzeszczeć. Oczy znów ci się zamknęły i poczułeś więcej bólu. Czwartym razem, gdy znów je otworzyłeś, wygląda na to, że byłeś we własnym ciele. Leżałeś w jakiejś jaskini na wielkim, różowawym, świecącym grzybie.